Czy on ciebie kocha? Zobaczmy dzisiaj w kartach Lenormanda, czy on naprawdę ma do ciebie jakieś uczucia, czy tylko sobie może to wymyśliłaś. Może jego miłość jest tylko iluzją. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, widzów, subskrybentów na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Cieszę się, że odwiedzają Państwo mój kanał. Szczególnie tutaj znajdziecie wróżby miłosne, ponieważ te są dla nas bardzo ciekawe na temat naszych uczuć, emocji, pragnień, marzeń, niespełnionych marzeń o szczęściu z jakąś ukochaną osobą. Także zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem, byś dostawała moje codzienne filmiki, powiadomienia od YouTube'a o filmikach. Wróżby są kolektywne, więc grupowo wróżę. Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana wróżbami indywidualnymi, które są oparte na Twojej dacie urodzenia, na partnera dacie urodzenia, na Waszych zdjęciach, na Waszych konkretnych osobistych, prywatnych pytaniach do kart, zapraszam. Mój e-mail znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach, także piszcie na mój adres e-mailowy, by dowiedzieć się o wróżbach indywidualnych. Dziękuję również za wszystkie komentarze Państwa, gdzie mówicie lub życzycie mi dużo zdrowia. Przepraszam jeszcze za mój głos, ale niestety jestem troszkę przeziębiona po moim urlopie na Wyspach Zielonego Przylądka, gdzie było bardzo gorąco, słonecznie, natomiast tutaj od razu jest zimno, pada cały czas deszcz, jest szaro, także te zmiany temperatur mi bardzo nie odpowiadają. Także przepraszam za jeszcze moje jakieś takie głosowe chrypki, ale pomimo to wróżę, ponieważ tylko głos troszeczkę mi szwankuje, natomiast ja jestem w pełni zdrowia. Dzisiaj mam do wyboru, kochani, na odpowiedź na nasze pytanie, czy on ciebie kocha, czy ona ciebie kocha, w zależności od płci osoby pytającej. Mam dwie grupy. Grupę pierwszą, karty Lenormanda, widzicie tutaj całą talię kart Lenormanda z kwarcem cytrynowym, żółtym, także pierwsza grupa kwarc cytrynowy i druga grupa, druga talia kart Lenormanda, te karty są identyczne, kwarc ametystu fioletowy, więc wybierzcie sobie według Waszego gustu odpowiednią dla Was talię kart, czyli kamień, który Wam również odpowiada, lub kolor, który Wam odpowiada. Wybierzcie sobie pasującą do Was grupę, która Wam przyciąga oko, która Was magnetyzuje, która jakby zwraca Waszą szczególną uwagę. Grupa pierwsza lub druga. I zaczynamy od grupy pierwszej, czyli kwarc cytrynowy. Pytanie jest, czy on ciebie kocha?
Tutaj widzimy, że jesteście od siebie jakoś odizolowani, że każdy jest tutaj w swojej separacji, izolacji. Jest jakaś niedostępność, oziębłość, blokady. Być może on ucieka do jaskini swojej, by przemyśleć. Widać tutaj brak waszych regularnych kontaktów i spotkań. Także tutaj karta wieży mówi, że jesteście odseparowani od siebie. Już ta sytuacja się tutaj przedstawia. Czy on ciebie kocha? Blokady są przed miłością pokazane i fałszywa miłość lub nieufność. Duża nieufność w tej miłości. On pragnie, by otworzyło się coś nowego. On chce otworzyć jakąś nową szansę, perspektywę. Niemniej jednak jest pełen nieufności i blokad. Te blokady i nieufność lub jakieś, nie wiem, kłamstwa, które się między wami tutaj wydarzyły, jakieś, nie wiem, może zdrada, może jakieś kłótnie, intrygi, być może jest to osobowość również egoistyczna, która myśli, że w tej chwili jest jakiś nieodpowiedni, być może jeszcze czas na podjęcie jakichś kroków tutaj w kierunku waszym, ponieważ jest on jeszcze pełen blokad i przeciążenia. Jakby też ta relacja, ta miłość, te uczucia, te emocje związane z tobą obciążają go. I bardzo duży widać balast też na jego głowie. To wszystko jest dla niego za trudne. Ale jednak on chce, by coś się jeszcze z wami, nie wiem, dobrze potoczyło, rozwinęło, by się jeszcze może pozytywnie coś rozwiązało, by te chmury, jakieś takie, jakaś ciężka atmosfera, blokady, ciężka, przytłaczająca, przygniatająca was teraz sytuacja, by się jakby rozjaśniła, odeszła, by naszło znowu słońce, pozytywność, dobre chwile. I tutaj on chce jeszcze jakby tutaj albo rozmowę, albo wyśle wiadomość na pewno. Wyśle wiadomość do was i jakby chciałby stabilności. Jakby chciałby tutaj wyjaśnienia sytuacji, rozmowy, czy pisania właśnie, znaczy komunikacji w każdym bądź razie, tak? Jakiejkolwiek komunikacji, czy pisania, czy telefoniczną komunikację, czy nie wiem, zobaczenie się, czy wysłanie właśnie wam szybkie jakieś wiadomości. I tutaj chciałby stabilności, jakby jasności sprawy w tych całych turbulencjach, które tutaj macie, które spowodowały, że jesteście odizolowani w tej chwili od siebie. Ta izolacja może być z różnych względów. Ze względów, nie wiem, jakichś sprzeczek, ze względu kryzysu, ze względu rozstania, zerwania związku, ze względu niemożności spotkania się, ze względu na przykład dużej odległości geograficznej, ze względu, no nie wiem, jakichś innych trzecich osób, które tutaj weszły, ponieważ jest karta lisa, czyli może być też kłamstwo, zdrada, nieuczciwość, nie wiem, niewierność, tak? Ta izolacja mogła być z różnych względów. Każdy już musi dopasować i wziąć to, co właśnie odpowiada w waszej konkretnej sytuacji. Jest wiele widzów i wiele historii. Natomiast to, co widzę, to on jakby liczy na to, że jeszcze się coś między wami dobrze poukłada i on będzie tutaj jeszcze próbował, bo przez jakąś właśnie informacje, wysłanie informacji, komunikację, uzyskać jakąś stabilność w waszym partnerstwie, czy w waszej relacji. Natomiast pytanie jest naszej wróżby, czy on ciebie kocha. Nie widzę tutaj miłości i nie widzę tutaj żadnej karty z uczuciami, natomiast widzę, że on otwiera powoli jakby tutaj serce, znowu otwiera siebie na twoją osobę, natomiast jakby ciągle jeszcze tutaj jest trochę takiego fałszu, właśnie nieuczciwości, czy niewiary, czy no, brak zaufania w tej relacji. To znaczy, szczerze mówiąc, to co karty mi tutaj opowiadają dla grupy pierwszej, nie widzę tutaj miłości. Widzę jednak przeciążenie, blokady, izolację, ciężkość tej relacji. Widzę również mozolną pracę nad tą relacją, która was przygniata, która was jakby tutaj teraz dobija wręcz.
i widzę jednak z jego strony, czyli ze strony z jego osoby ukochanej, chęć komunikacji z Wami, chęć wyjaśnienia tych problemów, które zaistniały i chęć jakiejś stabilizacji znowu w komunikacji. Także to na pewno widzę, natomiast miłości, uczuć, emocji nie widzę tutaj, naprawdę nie, wręcz przeciwnie, jest tutaj jakaś karta taka, nie wiem, czy toksyczna, czy egoistyczna, czy być może nawet fałszywa miłość, tu mi się pokazuje, być może wyrachowana miłość, interesowna miłość, interesowna znajomość, interesowna relacja, być może nawet coś takiego, ponieważ mamy lisa, który przedstawia Waszą osobę ukochaną, czyli jakaś rafinesa, tak, która dąży tutaj do komunikacji, ponieważ ma być może jakieś interesy. Więc trzeba zwrócić na to uwagę, że być może jest to jakiś podszyty, właśnie interesowny tutaj kontakt. Miłości niestety nie widzę. Przykro mi dla grupy pierwszej. Dziękuję serdecznie. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga to ametyst fioletowy. Przepraszam. Czy on ciebie kocha? Tutaj jakieś, też jakieś straty, jakieś, no tutaj skończyły się jakby Wasze kontakty, Wasze spotkania. On odwraca się od stabilnego związku, ale pragnie się spotkać, myśli o spotkaniu i myśli o wyjaśnieniu spraw. Tutaj jest, czy on Ciebie kocha, karta Słońca, czyli tak, jakieś uczucia gorące, jakieś emocje, no jakieś tutaj energie miłosne są. Ponieważ jest karta Słońca, która zawsze nam mówi tak, są bardzo piękne, pozytywne, gorące uczucia, które jakby są w Waszej osobie ukochanej. Ona pragnie również wyjaśnić tutaj jakieś niesnaski, problemy, które zaistniały. Bardzo ważne kontakty, regularne spotkania są tutaj jakby no, stracone, czyli karta strat, karta szkód, jakby dużo szkód w Waszej relacji, jakby być może, nie wiem, brak spotkań, brak komunikacji, brak regularnych właśnie tutaj widzeń się, tak, randek, być może jesteście nawet bratnimi duszami z przeznaczenia sobie jakby zesłanymi, ponieważ tutaj jest karta przeznaczenia i karta tego, że dla Waszej osoby ukochanej kontakty z Wami są bardzo ważne. On nie chce palić tych mostów i nie chce tracić kontaktu i jakby spotkań z Wami. Natomiast zdajecie sobie z tego sprawę, również Wasza osoba ukochana, że teraz na dzień dzisiejszy jest jakiś kryzys wielki, jakaś, nie wiem, tutaj, no, widzicie, ta karta mówi o szkodach, o stratach, o jakichś problemach, lękach, dużo zepsuło się jakby w Waszej relacji. Pomimo to ta osoba pragnie wszystko wyjaśnić, pragnie stabilności, pomimo że teraz tej stabilności na pewno nie ma w Waszej relacji, odwraca się osoba Wasza ukochana od tej stabilności, jakby odwraca się i myśli, namyśla się, co ma zrobić, tak? Co ma, jak ma zainicjować znowu być może spotkanie, ponieważ jest tu też karta spotkania, rozmowy po jakichś wielkich, nie wiem, kłótniach, stratach, lękach, blokadach.
Tutaj jest pragnienie spotkania, wyjaśnienia sobie wszystkiego, spotkania normalnego, takiego realnego lub wirtualnego, ponieważ jest to karta również spotkania przez internet i wyjaśnienia tych wszystkich właśnie niesnasek, ponieważ czuje ta osoba, że jesteście sobie przeznaczeni, że jesteście dla siebie bardzo ważni. Natomiast teraz jest ona odwrócona od stabilności, od domu, od rodziny, od związku, od nie wiem, zamieszkania razem, od zabycia, odbycia razem, tak? Czyli od tego właśnie stabilnego związku. Czyli coś się musiało rzeczywiście wydarzyć, że tutaj widoczne są w Waszej historii jakieś duże straty. Lęki też przed powrotem, przed spotkaniem, przed rozmową. Jakieś lęki, które on ma w głowie, widzicie, nad jego głowami szczury, czy nad jego głową szczury, czyli jakieś lęki, które on ma w głowie, ponieważ dużo jakiejś negatywności, dużo też lęków, dużo strat, dużo szkód przez coś i brak właśnie komunikacji. Natomiast no te szkody tutaj jakby zawaliły Waszą stabilność relacji. Natomiast, tak jak mówię, on, pomimo że teraz nie ma regularnych spotkań, on myśli o spotkaniach i chce wszystko o spotkaniu i chce wszystko wyjaśnić. Uczucia są. Szczerość jakby jego intencji i szczerość jego uczuć tutaj jest widoczna w tej karcie. Tyle, że ta piękna karta Słońca, czyli gorących, pięknych, pozytywnych uczuć, jest oczywiście tutaj zacieniona tymi lękami, tymi szkodami, pasożytami, szczurami, które się tutaj pokazują. To są jakieś tutaj, nie wiem, lęki, nad którymi on rozmyśla, gdzie on grubluje właśnie, co ma zrobić, jak to naprawić, czy wrócić, czy zainicjować znowu spotkanie. Tutaj, no, w tej karcie, owszem, nie ma żadnych jakichś takich wielkich, no, naocznych czy wyraźnych kart miłosnych, natomiast karta Słońca mówi o jego szczerych, pięknych uczuciach do Was, które niestety, no, kuleją poprzez jakieś niesnaski, jakieś problemy, jakieś lęki, jakieś złe negatywności, które się tutaj wydarzyły. Natomiast na pewno spotkacie się lub będzie jakaś tu komunikacja, ponieważ tak jak mówię, dla niego jest ta relacja ważna i on nie chce palić mostów, on chce, byście się spotkali i na pewno no, będziecie rozmawiać o jakimś stabilnym znowu związku, czyli jakiejś szansie znowu, ponieważ tutaj karta Słońca mówi o tym, że pragniecie to wyjaśnić, ponieważ są gorące uczucia. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, byście rzeczywiście te problemy wyjaśnili i by było dobrze znowu między Wami. Karta Słońca na pewno przynosi nadzieję i mówi o tym, że jest szansa, jest duża szansa, by się Wam powiodło. Dziękuję grupie drugiej. Zapraszam wszystkich do komentowania, lajkowania, subskrybowania mojego kanału i do kontaktu ze mną na wróżby indywidualne. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.